dzisiaj mam dla Was taką jedną rzecz, która może Wam pomóc w tym, żeby grać luźniej ze zestawem. Co to będzie? Będzie to takie szybkie ćwiczenie, szybkie, a właściwie wolne ćwiczenie, które wymaga cierpliwości i odpuszczenia. I na czym ono polega? Będzie ono polegało na tym, żebyśmy sobie swobodnie uderzyli prawą albo lewą ręką. Ja tutaj będę uderzać lewą ręką. Swobodnie uderzamy lewą ręką i pozwalamy jej raz uderzamy, bo my wykonaliśmy ten ruch, a za drugim razem niech pałeczka sobie swobodnie, niech ona się swobodnie odbije i złapmy pałeczkę. Łapiemy. Nie pozwalamy jej upaść trzy razy, tylko ona upada, raz my ją uderzamy i ona upada sobie raz. Zagrajmy sobie to kilka razy. Jesteśmy w Drum Akademii, za nami trwają lekcje. Perkusja, wszyscy ćwiczą. Teraz druga rzecz. Spróbujmy wykonać trzy uderzenia. Pierwsze kontrolowane, downstroke, a dwa pozostałe to są swobodne odbicia. Na początku one będą Wam wychodzić pewnie nie w tajmie. Ale później staracie się ćwiczyć tak, żeby kontrolować też time, żeby to były równe odbicia, ale razem z metronomem na przykład, w tempie. Mogą być cztery uderzenia. Pięć. I wiele uderzeń, zobaczcie. I kilka minut z tym pozwoli Ci naprawdę mieć taką fajną swobodę, pozwoli Ci inaczej trochę poczuć się za zestawem. Mam nadzieję, że poprawi przez to Twoją słabszą rękę i Twoją szybkość za zestawem. Pozdrawiam Cię. Mam nadzieję, że ta lekcja Ci się przydała. Pozdrawiam Cię z Drum Akademii. To mówiłam dla Ciebie ja, Agnieszka Trzeszczak. Jeśli Ci się to podobało i przydało, to daj mi znać w komentarzu, że zrobiłeś też to ze mną ćwiczenie, albo po prostu pokaż mi, że było ok. Jak nie było ok, to też mi pokaż. Będę starała się nagrywać bardziej potrzebne lekcje w przyszłości. Pozdrawienia, pa, pa!